samym początku chciałem powiedzieć, co Państwu proponuję do prezentacji. Otóż przed już sporą ilością lat udało mi się wytropić niesłychaną rzecz pod Waszyngtonem, w College Park. Armia amerykańska na terenie Austrii w 1945 roku dotarła do archiwum Luftwaffe z okresu całej wojny. W College Park znajduje się około 7 ton zdjęć lotniczych. Jest to przeogromny zbiór. Jak ja do niego dotarłem, nie był skatalogowany. Było sporą trudnością potrafić dotrzeć do zdjęć tych terenów, które poszukiwałem. Ale poprzez złamanie pewnego kodu Enigmy udało się odszyfrowywać kolejne sygnatury, żeby móc dojść do materiału, który wtedy poszukiwałem, a głównie poszukiwałem z okresu Powstania Warszawskiego. I w sumie przywiozłem kilka tysięcy skanów zdjęć, które obrazują, pokazują los tego miasta. I chciałbym Państwu w takim niesłychanie ogromnym skrócie, namiastkowo niejako, pokazać, co ten materiał zawiera. Oczywiście to jest namiastka, ale jednocześnie ten materiał jest nieprawdopodobnie ważnym, istotnym narzędziem do docierania do wydarzeń, które działy się na Ziemi. Jest to materiał, który zezwala zejść na Ziemię, pozwala dotrzeć do informacji, które nie zawsze mają swój rejestr, zapis w notatkach historycznych. I niektóre z nich chciałbym Państwu pokazać i może już na początek pierwsze zdjęcie, bardzo bym prosił. Jest to jedno z wcześniejszych ujęć Warszawy. To jest jesień 1940 roku, północna część Śródmieścia. Tu mamy Żoliborz, tu jest Dworzec Gdański i Warszawa. Tu mamy ulicę Wolską i ulicę Górczewską. Widać na tym zdjęciu jeszcze jakieś ślady, takie jaśniejsze punkty. To są zniszczenia wojenne z 1939 roku. I to zdjęcie, na to zdjęcie narzuciłem, bardzo proszę następne, żeby łatwiej się poruszać, nazwy ulic. Tu mamy podkreślone miejsce Pawiaka. Na tym zdjęciu, przepraszam, coś. Tak, tak. Może to zdjęcie. Na tym zdjęciu zarysowałem plan pierwotnego, pełnego zasięgu getta. A ta część następnego ujęcia, proszę o przybliżenie, jest to... Nie, na następne ujęcie. O tak. Tu widzimy zakreślony teren, który chciałbym
pokazać na następnym ujęciu, ale proszę zwróćcie Państwo uwagę na ten, na tą część miasta. To jest wszystko jeszcze domy niezniszczone. Tu mamy pawiak i tu jest teren nie zagospodarowano go jeszcze przyszłej gęsiówki. To są domy w pełnej swojej, że tak powiem, sprawności. Proszę następne. I to jest zdjęcie już z 2 października 1943 roku. Przybliżmy może teraz, będzie czytelniejsze. To jest po powstaniu w getcie i proszę o przybliżenie, jeśli można. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I proszę zobaczcie Państwo, to już są wszystko domy spalone. Żaden z tych domów nie ocalał. Tak wyglądał teren getta. Można przesunąć jeszcze troszeczkę do dołu. O, proszę, zobaczcie Państwo, wszystkie to jest po prostu spalone do dna miasto. Tu natomiast ta przestrzeń, którą widzicie Państwo, jest to pierwsze zdjęcie pokazujące pierwszy etap zakładania obozu na Gęsiówce. To są jeszcze baraki drewniane i na razie teren jest określony takim obszarem. Następne zdjęcie. To zdjęcie jest, później jeszcze możemy przybliżyć, ale to za chwileczkę. To zdjęcie jest z 27 lipca 1944 roku i w tym dniu Niemcy dokonali najbardziej obszernej dokumentacji lotniczej Warszawy, łącznie z przyległymi miejscowościami. Ja zrobiłem z kilkudziesięciu zdjęć, z których składa się to zdjęcie, zrobiłem montaż pokazujący cały obszar miasta. Proszę o przybliżenie jeszcze. I teraz przesunąć do góry. I tu widzimy, proszę zwróćcie Państwo, tu jest Śródmieście, południe, domy. Oczywiście widać już, że tak powiem, zniszczenia miasta, które to są zniszczenia terenu małego getta, tam jest duże getto i niektóre takie jasne plamy są rejestrem nalotów sowieckich, które udało mi się zidentyfikować z raportów Armii Krajowej i poprzez plany hipoteczne i przeskalowania nanosiłem później na zdjęcie właśnie to z 27 lipca i można było zrobić wtedy ewidencję jakby sowieckich nalotów w czasie okupacji, jakie miały miejsce. I proszę zwróćcie Państwo uwagę, że te domy wszystkie są jeszcze w dobrym, powiedzmy, stanie zachowane. Proszę o następne. Tu też przybliżenie proszę. To jest z tego 27 lipca fragment pokazujący teren Woli. Ulica Wolska, Górczewska, prawda? I chciałem pokazać Państwu w ten sposób stan jeszcze niezniszczonego miasta, który jest w przededniu dramatu. Bardzo proszę, następne. To jest pierwsze zdjęcie lotnicze, jakie zostało dokonane przez lotnictwo niemieckie z czasu Powstania Warszawskiego. Jest to 5 sierpnia. Pierwsze pożary w południowej części, w rejonie pracy na rozdrożu. Tu jest natomiast, te pożary są na krakowskim przedmieściu w rejonie kościoła Świętego Krzyża. Proszę następne. Tu jest już zdjęcie z 12 sierpnia, gdzie
widzimy pożary na Ochocie, na północy miasta. No tu cmentarz prawosławny i ulica Wolska i Górczewska. I proszę dalej, troszkę przyspieszam. To jest zdjęcie z 20 sierpnia i między innymi to jest pożar kościoła Sakramentek przy Nowym Mieście. Jednocześnie tu jest taki no, słabo widoczny, może proszę o powiększenie tego rejonu. No, nie, to może proszę już następne zdjęcie, bo szkoda mi czasu troszkę. Tu jest zdjęcie z 30 sierpnia. To są najbardziej dokładne zdjęcia, gdzie możemy pokazać Państwu dokładnie wolę. I proszę o następne zdjęcie. Zwróćcie Państwo uwagę na ten teren. I proszę następne. To jest teren Parku Sowińskiego, tu pomnik Sowińskiego. Proszę o następne, bo chciałem coś pokazać. I tu jest, parkuje ten moździerz ZIU, który ostrzeliwał Warszawę tymi ciężkimi pociskami. I właśnie w tym miejscu on parkował, a to jest teren, kiedy był czynny. Bardzo proszę o następny. To jest następny teren Woli. Proszę o powiększenie może teraz, żeby przybliżyć maksymalnie. Tu jest teren zajezdni. Proszę o. Proszę zobaczcie Państwo, to właśnie tu jest ulica Młynarska, teren szpitala, Franaszek. I proszę następne, troszkę spieszę, bo to jest następny odcinek. Tu jest Kercelak, Towarowa, Przyokopowa, ulica Chłodna. I proszę o powiększenie, bo to jest bardzo istotne. I to ten rejon. Tu, żebyśmy mogli powiększyć. Proszę zobaczyć, można wejść w każdą posesję. To jest nieprawdopodobna ilość informacji, którą można zweryfikować już niejednokrotne wspomnienia czy opisy historyczne. Bardzo proszę dalej. Tu właśnie jest to ciekawa sprawa. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, w tym miejscu to jest dworzec towarowy. Niemcy, którzy stacjonowali w pobliżu linii frontu, bronili się przed własnym lotnictwem na dachach, pokazując swastyki, malując. Proszę następne zdjęcie. Tu znów w Śródmieściu. Proszę zobaczcie Państwo, to jest przy dworcu głównym swastyka. Tu jest swastyki na poczcie przy Nowogrodzkiej. Tu następne. W ten sposób dawali swoim kolegom znać, że nie tu. Właśnie. Teraz proszę o następne. Tu są oznakowane teren szpitala Dzieciątka Jezus i w takimi znakami oznakowywano właśnie, że tak powiem, też dla swojego lotnictwa tereny szpitala. Jeśli chodzi, proszę o następne, jeśli chodzi o teren zajęty przez powstańców, to jest szpital na Solcu i to jest jedyny szpital, który był oznaczony krzyżem, ale to było, najprawdopodobniej nie zdawano sobie z tego sprawy, dlatego że na zdjęciu z 27 lipca widzimy już istniejący ten znak. Proszę o następne. Tu statek Bajka. Proszę o następne, Czerniaków. To już jest zdjęcie z 5 sierpnia, gdzie po uspokojeniu sprawy z punktu widzenia niemieckiego Starówki, już Niemcy przeszli działaniami na teren Śródmieścia. I ten ciemny dym, który tu jest, jest to płonący bank pod Orłami. No tu teren oczywiście Woli. Proszę o następne. Września, 5 września. Przepraszam, 5 września. To jest teren Woli, tu oczywiście pożary, też pokazujące w dniu 5 września. Teraz proszę następne.
To jest 17 września w Śródmieście i tu już się zaczyna, że tak powiem, strefa pożarów i zniszczeń. Proszę dalej. To jest 26 października i od października zaczyna się totalne palenie miasta. Proszę dalej. I właśnie to jest z różnych rejonów, tak to wyglądało. Nie było żadnych systematycznych, po prostu chaotyczne palenie miasta, jak popadnie. Dalej proszę. To jest teren Woli, może przybliżenie jakieś, żeby pokazać Państwu, jak można blisko wchodzić w materiał. Proszę, zobaczcie Państwo, z jaką dokładnością można ten teren rozpoznawać. Proszę następne. To jest, i tu proszę o powiększenie możliwie duże, to jest zdjęcie z przelotu jednego samolotu wzdłuż Wisły, gdzie od Czerniakowa, może przelatujmy teraz w prawo, pokazuje, zmontowałem z kilkunastu zdjęć lotniczych taką panoramę pokazującą, jeszcze o powiększenie może proszę, będzie lepiej widać stan zniszczeń. I lećmy w prawo teraz już, przesuwając się. Proszę zobaczcie, śmiało, to jest wszystko, to jest krakowskie przedmieście, prawda? I tu Stare Miasto. To jest wszystko spalona ruina. Proszę o następne zdjęcie. Przepraszam, że spieszę. To już jest zdjęcie z 5 grudnia, gdzie widzimy, może przybliżmy, jeśli można prosić, na ten rejon. To jest rejon, to jest Gęsiówka i już spalona. I proszę zobaczyć, to są baraki drewniane spalone, tak wyglądają, a przesuńmy w tą stronę, a tak wyglądają baraki murowane spalone. Oczywiście jest wiele nieprawdopodobnie istotnych szczegółów, które pozwalają jak z księgi czytać wydarzenia. Proszę o następne. To jest właśnie przybliżenie tego Gęsiówki, kościół świętego Augustyna. I proszę dalej. To już jest zdjęcie z 28 grudnia i zwróćcie Państwo uwagę na tą smugę jasną. Proszę następne zdjęcia. To się okazuje, że jest to początek burzenia Pałacu Saskiego. 28 grudnia. Proszę następne. Tu może, jeśli można, po powiększenia kolejnych tych zdjęć. Tu zrobiłem takie podsumowanie pokazujące, dalej od górnego, proszę. Tu może od razu. To jest stan z 27 lipca południowej części miasta. Następne zdjęcie, proszę o przesunięcie. To jest z 26 października płonące systematycznie miasto. I zejdźmy teraz tu. I to jest, przybliżmy jeszcze bardziej. Może powiększy. I proszę zobaczyć, to są ocalałe jeszcze domy, reszta już jest po prostu rentgenem tychże domów. I następne zdjęcie, to już podsumowujące. Warszawa piękna, przedwojenna, rok 46 i współczesny czas. Bardzo Państwu dziękuję, przepraszam za pośpiech.